patrz, co to się w ogóle wydarzyło. Jeszcze nie jestem w górach, a klimat praktycznie już jak taki górski. Więc elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to o najbliższym starcie w górach na Ultra Lajkoniku, chociaż ja na Lajkoniku, bo Ultra to dystans 450 km, a ja startuję na dystansie 200, bo nie mam za bardzo czasu. Więc dzisiaj Wam powiem, jak się do tego startu przygotowałem, co zmieniłem w rowerze, aby było lepiej, łatwiej, zobaczymy. I jakie jest w ogóle moje nastawienie. U mnie ze startami tego typu imprezach to jest tak samo, jak chłop chłopa pyta, czy idziesz na jedno piwo. No i pierwsza odpowiedź pada, że no nie, nie, stary, nie mogę. No to drugi, dobra, spoko, nie ma problemu, kiedy indziej się napijemy. I po chwili pada odpowiedź, no dobra, namówiłeś mnie. I u mnie tak samo jest właśnie ze startami w takich dłuższych maratonach, szczególnie gravelowych. Jadę na majówkę na Śląsk, do Rybnika, teoretycznie spędzić na spokojnie czas z rodziną, ale pada propozycja, czy nie chcę wystartować w Lajkoniku. I mówię, nie, no, no nie mogę, nie mogę. No to jest 1 maja, 2 maja muszę być w robocie, ale 200 km, start gdzieś może o 10. Zobaczymy, no kurde, 10 godzin, może bym się zmieścił. To jest tylko 200 km i 4000 metrów przewyższenia, czyli bardzo, bardzo dużo. I powiem szczerze, że jestem trochę wydygany. Się zgodziłem, opłaciłem i wystartuję. W końcu chyba pogoda dopisze. To musi do 3 razy sztuka. Pierwszy raz w tym roku jechałem w śniegu i mrozie. Drugi raz w deszczu. No to teraz mam nadzieję, że będzie w pięknym słońcu. Zobaczymy. Do tego startu chciałem się trochę przygotować, choć nie miałem niewiele czasu, więc postanowiłem, że trochę pojeżdżę w górę i w dół. I od prawie tygodnia, cały czas, dzień w dzień, mocno trenuję i co o dziwo się za bardzo nie męczę. Bardzo dziwnego, bo nie wiem, czy to jest szczyt formy już, który chyba jak na szczyt formy to trochę za wcześnie, czy po prostu to jest taka dobra dyspozycja. No w niedzielę byłem z chłopakami na ustawce szosowej, gdzie pewnie widzieliście już ten film. Troszeczkę tam się, wiadomo, noga przypaliła. W poniedziałek przebiegłem sobie 12 km, gdzie pobiłem swój rekord na dystansie 10 km, wykręcając czas 41 minut i chyba tam 9 sekund, co daje tempo delikatnie ponad 4. Czyli naprawdę bardzo, bardzo ładny wynik, jak dla mnie. We wtorek mój pierwszy trening wysokogórski, czyli zrobiłem jakieś 600 metrów przewyższenia, ponad 600. Chciałem zobaczyć, jak napęd będzie się zachowywał, na jakich kątach, ile watów mniej więcej będę musiał generować. Więc sobie tak jeździłem w górę i w dół i patrzyłem, jak to wszystko mniej więcej wygląda. W środę półtorej godzinki, 240 watów stałe tempo. I wczoraj 800 metrów przewyższenia, też góra-dół, troszeczkę po łatwiejszych kątach, gdzie średnia wyszła mi 25. To ładnie, ładnie, nie mam powodów do narzekania. Zobaczymy, jak będzie na tym Lajkoniku. Przyznam się szczerze, że trochę przeanalizowałem statystyki i sprawdziłem, kto w tamtym roku wygrał. Była to osoba o nazwisku Niedźwiecki i w tym roku też startuje. Wykręcił on czas poniżej 9 godzin, więc wydaje mi się, że na takim dystansie, na takich przewyższeniach to jest bardzo ładny czas. Ja będę się cieszył, jak się zmieszczę w tych 10. Plan jest taki, żeby za bardzo pauz nie robić, aczkolwiek chyba zrobię jedną, bo myślę, że na 10 godzin to będzie ciężko, aby cały mój ekwipunek mi wystarczył. Więc wolę nawet przy około 6 godzinach zrobić sobie przerwę, chwilę odpocząć, gdzieś się czymś pożywić, aby mieć siły w miarę do końca, bo jednak jak złapię bomba w górach, to może być nieciekawie.
ale są plusy i minusy takiego maratonu w górach, bo patrząc, że cały czas się jedzie albo pod górkę, albo z górki, no to znaczy, że 100 km będzie pod górkę, a 100 km będzie z górki. Czyli to nie będzie tak, że będę 5 godzin podjeżdżał, 5 godzin zjeżdżał, tylko to będzie tak, że będę 6 godzin podjeżdżał pewnie i 4 godziny zjeżdżał, więc muszę tak rozłożyć siły, aby na te 6 godzin mieć jak cisnąć pod górkę. I te cisnąć to oznacza, że będę chciał generować moc do 300 W. Będę starał się nie przekraczać tej wartości, aby się nie zakwaszać. Aczkolwiek myślę, że w pewnych momentach będą takie podjazdy, że no jednak chcąc nie chcąc trzeba będzie trochę przygnieść w korby, bo jeżdżę na przełożeniu 11.40 teraz z zębatką owalną chyba 44, jak dobrze pamiętam, czyli efektywnie 46, więc no nie mało. Zastanawiałem się, czy nie zmienić, ale do odważnych świat należy i zobaczymy. Jakoś mi ostatnio na podjazdach ten napęd dawał radę, więc już nie kombinuję, nie zmieniam. Co będzie, to będzie. Więc noga jest, sprzęt jest, chęci są, ale mówię, są delikatne obawy, bo jednak to będzie jedno z moich takich najwyższych przewyższeń, jakie do tej pory zrobię, bo nigdy takich nie robiłem. Do tej pory na rowerze szosowym kiedyś wykręciłem tam 2000 metrów w pionie, ale tu będzie dwa razy więcej, więc no zobaczymy. Z ciekawości obejrzałem sobie relacje Mamby zeszłego roku. Wydaje się ładnie, wydaje się pięknie. Na relacji było bardzo dużo asfaltów. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie w rzeczywistości. Już się obawiam, że nie, ale no, jak to mówią, do odważnych świat należy. Dobra, jak już sobie tak jadę, to powiem Wam, co w gravelu zmieniłem, aby mieć trochę lepiej teoretycznie, trochę sobie usprawnić cały ten wypad. Mianowicie zmieniłem mostek na krótszy, bo na oryginalny, jaki tu był, to jest w ogóle moja pierwsza, to będzie w ogóle pierwszy raz jeżdżę na tym mostku, bo od razu założyłem sobie oryginalnie setkę i później jeszcze zmieniłem na 110. Nie jeździłem wcześniej na tej 80. Zmieniłem to z tego powodu, aby być bardziej zwrotny, bo plan jest taki, aby na zjazdach się nie zatrzymywać, troszeczkę ryzykować, jechać szybko i dzięki temu mostkowi będę mógł trochę żwawiej pojechać na zjazdach. Zobaczymy, jak to będzie. Różnica jest kolosalna, powiem Wam szczerze. Aż na początku miałem tak dziwnie i musiałem trochę uważać, ale zobaczymy. Będę chciał trochę wykorzystać moją technikę, którą kiedyś nabyłem jeżdżąc na MTV. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Wiadomo, nie trzeba mieć aż super takiej mega techniki na gravelu, ale może coś się troszeczkę przyda. Zresztą zawodnicy, którzy wygrali w tamtym roku, to z drużyn właśnie, bo głównie MTB, więc będzie z kim rywalizować. Ja powiem szczerze, że chciałbym się znaleźć w pierwszej dziesiątce. Taki jest mój cel. Nie myślę o żadnym pudle, bo na pudło jestem za ciężki. Ja wiem, że przy 190 cm wzrostu 78 kg to nie jest dużo, ale jak na etapy górskie, to jest dużo. Wystarczy, że ktoś będzie miał 5-10 kg mniej, będzie generował tą samą moc i będzie jechał dużo szybciej. Trudno, ale z pierwszej dziesiątki bym się cieszył, to jest jedna rzecz. Dobra, pokażę Wam jeszcze jedną modyfikację, jaką wprowadziłem sobie w moim rowerze. Taka trochę dziwna, niespotykana, ale jest to to, że już kiedyś wspominałem, że w SRAM-ie nie lubię klamkomanetek, bo one są takie trochę jakby niewygodne. I w GRX-ie one są bardziej ergonomiczne, więc postanowiłem, że sam sobie zrobię klamki ergonomiczne. A mianowicie tutaj pod spodem jest kawałek owijki, obizolowana taśmą, tak żeby się po prostu nie przesuwała, nie odklejała. I powiem Wam szczerze, że chwyt tego jest naprawdę świetny. Super to się trzyma.
więc mam nadzieję, że tu zda egzamin i trochę poprawi komfort, bo wiadomo, będą zjazdy, trzeba będzie trochę czasami mocniej chwycić klamką manetki, będą jakieś nierówności, więc no przy 200 km no ten komfort się jakiś tam przyda. Nie mogę znaleźć moich komfortowych czerwonych rękawiczek, których na pewno byłoby mi dużo, dużo wygodniej, ale no cóż, one miały takie fajne poduszeczki żelowe. Może jeszcze uda mi się znaleźć. Co do licznika, chyba tym razem pojadę tylko z Wahoo, który będzie mi pewnie co chwilę pokazywał jakieś climby, ale do testów właśnie dzisiaj będę odbierał BSC 300, więc kto jest ciekaw tego urządzenia, to oczywiście oglądajcie, oglądajcie. Ja sam nie mogę się doczekać, aż go odpalę i zobaczę, co tam on w sobie ma. Nagrywam to w piątek, gdzie sprawdzałem pogodę i powinno być ładnie. Chyba to będzie jeden z najcieplejszych dni majówki, bo momentami pokazuje nawet 20 stopni, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Może w końcu ta pogoda dopisze. To jest taka teoretycznie moja ostatnia przejażdżka, już taka na spokojnie, bez żadnych treningów. W sobotę wypad do Rybnika, w niedzielę umówiłem się na luźną, godzinną przejażdżkę, tak żeby się nie męczyć, a przy okazji spotkać z welowidzami z Rybnika. Zobaczymy, ile osób przyjedzie. No i w poniedziałek start. Oczywiście w opisie macie link do śledzenia. Pamiętajcie, pchajcie, dmuchajcie tą kropkę, żeby ona przesuwała się jak najszybciej i bezproblemowo. Myślę, że będzie fajnie, a jak będzie w rzeczywistości, to się okaże. Wszystko muszę jakoś to rozegrać logistycznie, bo tak naprawdę na ten maraton będę jechał prosto z Rybnika. 220 km. Na szczęście jest autostrada, więc to będzie jakieś 2,5 godziny drogi. Wiadomo, tam start, jazda około 10 godzin, powrót do Rybnika, a na drugi dzień z samego rana ruszam do Włocławka, aby zdążyć do pracy. Więc trzymajcie kciuki, aby wszystko się dobrze odbyło, zrealizowało i żeby nic mnie nie zaskoczyło. Będę tym razem pamiętał, aby dokręcić wentylki. Dobra. No cóż, pamiętajcie, sub, łapa, dzwonek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.